Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki zastępczej. Mamy tutaj bardzo wczesną godzinę, albo bardzo późną, zależy jak kto woli. Ale oni mi wszyscy powstawali, nie wiem czemu. Dlatego postanowiłam już włączyć nagrywanie. Dam na chwilę pauzę, bo mnie tutaj zagłuszają. I nie mogę pozbierać myśli. Jak możecie zauważyć, nasza rodzina się powiększyła, tak? Dołączył do nas Franek. Dołączył do nas Franek i... Nie widzieliście tego, ponieważ poprzedni odcinek musiałam usunąć ze względu na problemy techniczne, jak zwykle. Ale mam już nowy mikrofon, więc mam nadzieję, że teraz wszystko będzie się dobrze nagrywało. Wiele nie straciliście, poza tym, że oczywiście dołączył do nas Franek, no i... Berenika tutaj ma swoje pierwsze podboje miłosne. Miała swój pierwszy pocałunek. Nie wiem, czy... Proszę bardzo, Artur i ja pocałowaliśmy się po raz pierwszy. O, jeszcze od kolei... No. Dobra. Jeśli zachowałam gdzieś nagranie poprzednie, to wam wstawię scenkę z tego pierwszego pocałunku naszej Bereniki. Jak widzicie, to jest nasz jedyny rodzynek. Cała reszta to są chłopcy, więc wiecie. Jestem ciekawa, kiedy dostaniemy jakąś dziewczynkę. No ale okej. Możemy wrócić do rozgrywki. Tutaj Natasza jeszcze śpi, Wolfgang wstał rano, więc kazałam mu podać śniadanie, żeby coś zrobił. A teraz może przewinąć dziecko. Tutaj Daniel sobie właśnie też wstał rano, więc je. Tutaj jeszcze chłopcy śpią, bo są normalni. O Jezu, zdaje się, że miałam chyba dobudować albo zmienić jakiś pokój. A, trudno. Trudno się mówi, tutaj ktoś by mógł to naprawić. Ty śpisz. Ty chyba wstałeś. No, weź to napraw. Zrób coś pożytecznego, skoro już nie śpisz w tym domu. I nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, czy ja wzywałam jakiegoś... Aha, no, pokażę wam z bliska Franka. Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że Franek jest ciemnoskóry. Ponieważ takie dzieci dostajemy przeważnie. Proszę bardzo, oto i Franek. No co, może już go na razie tutaj. Zobaczymy, czy będzie chciał w tym siedzieć. O, i zasnął sobie. No dobra. Nie, proszę cię, żadnego radia. Weź sobie jeszcze dojedz. Czy ty pracujesz? On nie pracuje. Tak. On nie pracuje. Kto tam gra na pianinie? Daniel rozwija swoje umiejętności. Ty jesteś zadowolony z życia? Jesteś zadowolony z życia i chcesz super dorosnąć. A ty masz jeszcze 2 dni. Tak. Nie wiem, czy ktoś miał mieć urodziny, bo nie pamiętam. No, niedługo Adrian wyjedzie sobie na studia. Mamy już pełną chatę w sumie, więc... Może dzisiaj wieczorem go wyślę na studia, albo jutro. Zobaczę jeszcze. Tak. W sumie mogę to przyspieszyć trochę. Boże, oni mi ciągle karmią to dziecko. On będzie gruby, po prostu to będzie jeden wielki grubas. Weź go włóż do końca i pokaż, czy naprawiłeś ten prysznic. Znaczy tą wannę. Naprawiłeś, o. Super. Okej, tu jest wszystko dobrze. Włożyłeś do końca, super. Pies tam sobie śpi. Czyli wszystko jest w miarę ogarnięte. Natasza, możesz wstać jeść. Ty chcesz czytać gazetę? No dobra, nie będę ci bronić. Ty mógłbyś wstać i zjeść coś przed szkołą. Tak. I Berenika również. Chodźcie, pojeść sobie. Tak, odrobiłam lekcje z naszymi simami ostatnio. Nie wiem, czy, chyba nie wiecie o tym, bo ostatni odcinek był z wakacji, więc dobudowałam tutaj taki pokój, taki jakby pokój do nauki, że tak to powiem. Ciężko mi było odrobić z nimi wszystkimi lekcje, żeby nigdzie mi się nie rozchodzili co chwilę, więc wzięłam ich, zamknęłam w tym pokoju i kazałam im tu siedzieć, aż nie skończą. Także tak, moja super metoda. Ktoś tu stał? Poście łóżko.
No dobrze, no. Chcesz się dzielić bratuszko, nie będę ci bronić. A ty tak biedny stoisz z tym dzieckiem. Weź go w łóżko ojca. Ty jeszcze jesteś głodny. Bo właśnie on ma taką okropną ocenę. Ale ja już odrobiłam wszystkie lekcje, tylko że on miał potem urodziny, więc wyszło w końcu na to, że nie wiem, czemu się poprawi ta ocena. Zostaw to dziecko! Ja rozumiem twoją miłość do rodzeństwa, ale proszę cię, zajmij się czymś pożytecznym. Co ty możesz w ogóle robić? Tak średnio, weź sobie coś zjedz jeszcze. Przed szkołą. Ty chcesz lepić garnki. Ja nie widzę chyba żadnych przeszkód, żebyś lepiła garnki. Więc sobie ułap wazę na przykład. A Wolfgang? Co mógłby Wolfgang robić pożytecznego w tym domu, żeby zarabiać jeszcze jednocześnie jakieś pieniądze? Bo jak na razie to... Tak. Bo jak na razie to tylko Natasza je zarabia. I tak myślę, żeby to zmienić. Czy my chyba jeszcze nie dostaliśmy rachunku za hotel? Albo dostaliśmy... Nie pamiętam, dlatego nie wiem teraz, jak mogę dysponować naszymi funduszami. Jakaś cyganka tu idzie. Tutaj, do ciebie przyszła cyganka. Wszyscy nasi Simowie są tacy muzykalni. O nie, czemu jecie te... To jest już zepsute. Ludzie, czy wy to widzicie? Zostaw to. Skorzystaj sobie. Ach, wziąć tu ich ugaram, wszystkich jakaś masakra. Mamy pokojówkę, więc mam nadzieję, że przyjdzie i posprząta. No, o ile zakład, że Wolfgang idzie go karmić. Nie idzie go karmić jednak. Podaj mi, się z nim pobaw. Myślę, że Wolfgangowi kupię samochód, żeby go naprawiał, albo nie wiem, co może robić. Takiego domowego, żeby zarabiać jeszcze pieniądze jakieś. Gdzie to było? Kurczę. Chyba tu. No, kwiatów nie będzie robił. Ganki robi Natasza, szyje Natasza. Warsztat do produkcji zabawek. I stacja produkcji bezpiecznych robotów. Może tym się mógłby zająć? Sama nie wiem. Jaką mamy porę roku? Bo nie wiem, czy mogę mu to postawić na dworze. Ale mamy chyba wiosnę, nie? Tak. Dawaj produkcję masową, zobaczymy jak ci pójdzie. Chociaż to troszkę kosztuje. Ale dobra, teraz muszę pilnować, żeby wszyscy poszli do szkoły. Ty idziesz. Ty również. Ty także. I ty również. Super, czyli nareszcie chata wolna. Patrzcie jak to fajnie wygląda, jak oni wszyscy wychodzą z tej szkoły. No, papa. Miłego dnia, nie wracajcie za wcześnie. Sprzedaj, kochana. I weź się ubierz. A jego też nie przebrałam, no trudno. To twój obraz? Nie jest twój. A, to nic, weź go wywal i namalujesz od nowa. Maluj. Wolfgang w ogóle jest taki nieszczęśliwy. 84 poziom umiejętności technika. A on tutaj technikę rozwija, nie? Może mu się zaliczy. Chyba jednak nie. O, przyjechała pokojówka. Chyba jednak nie. Technikę i gotowanie chciałby się nauczyć. No, spełnię mu to, bo... Nie chcę, żeby był taki nieszczęśliwy. Ucz się techniki. Zostaw te roboty na razie. Ile to jest warte? 120. Majątek to nie jest. Kupon na darmowy posiłek. Ale może wstawimy gdzieś tutaj, żeby mieli do zabawy? Tylko za bardzo nie mają miejsca w tym pokoju. Wstawimy na środku. W ogóle mogą się tym bawić? Mogą. Super. Chodź Wolfgang, naucz się tutaj, wybij sobie punkt. I ci się poprawi nastrój. Bo twój nastrój jest okropny. Chyba telefon dzwoni, ale cóż, olejmy to. Każdy tutaj zajęty, trzeba zarabiać pieniądze, póki dzieci nie ma, bo jak przychodzą dzieci, to po prostu jest chaos. Trwa całkiem normalny dzień w szkole, aż Cypren zostaje wyzwany przez jednego z kolegów na zapasy kciuków. Czy Cypren powinien przyjąć wyzwanie, czy uznać to za zbyt dziecinne? No dobra, no przyjmij.
Sypian i jego kolega mocują się szczepieni kciukami. Gdy obok przychodzi ich nauczycielka, nauczycielka jest bardzo niezadowolona, widząc dwójkę dzieciaków siłujących się na kciuki w korytarzu i obaj muszą przesiedzieć w szkodzie całe południe. Sypian wraca do domu w paskudnym nastroju i traci nieco entuzjazmu. Tak to już bywa. I uczy się również techniki. To chciałbyś zdobyć brązową rangę. Robotyka, super. O, Cypian przeprowadza koleżankę. Super. Bo u nas jak zwykle mało w tym domu. Gdzie idziesz z tymi lekcjami? Poprawiłeś oceny? Poprawiłeś, uff. Już tak się bałam. Ale gdzie je niesiesz? Ja to muszę zobaczyć. Zaraz idziemy do Franka, bo Franek płacze. Ale musimy odprowadzić Cypka. Tutaj postanowiłeś się położyć, okej. Okay. Idziesz do dziecka, no to idź. I tak zamierzałam cię o to prosić, więc... Więc idź. Zajmij się bratem. O, to jest Laura Pacynka. Adrian? Czemu twoje lekcje są takie czerwone? Wszyscy tutaj chcą odstawiać te lekcje. Nie, moi drodzy. Chociaż Adrian masz swój pokój, więc Adrian będziesz miał tu swoje lekcje. A gdzie jest Berenika? A, Berenika poszła do małego. Po to, żeś go wzięła. Weź mu tutaj pieluchę. A gdzie zostawiałeś swoje lekcje? Tutaj. I widzicie, co ja z nimi mam? A potem dziwota, że lekcje nieodrobione. Zaraz. Brakuje ci zabawy trochę. Więc idź na razie na telewizję. Przyłącz się do tej Laury. Pokaż ty się, dziewczyno. Jesteś godna naszej uwagi. No, całkiem ładna z niej sinka, nie? Ale ona przyszła z Cyprianem, więc żeby mi tu nie było, że zaraz jakiegoś spięcia między braćmi o dziewczynę. Gdzie ty tam idziesz? Chodź tutaj do toalety. I masz dobry nastrój, więc odrób lekcję. Bo ty to w ogóle przeginasz z tymi lekcjami. Ty też się dobrze czujesz? Wymieniłaś pieluszki? O mój Boże. Zmienisz te pieluszki? Super. Łóż go do końca i też chodź sobie odrób lekcję. A w ogóle wiecie, co zrobię? Zablokuję Berenice pokój, że to jest tylko dla niej. I Adrianowi też zablokuję, że jest tylko dla niego. Bo wszyscy się plączą po tych pokojach. I nic dobrego z tobą nie chodzi. Tutaj się drzwi nie zamykają. Adrian! Zapomniałeś, co miałeś zrobić? Jeszcze chodzisz do szkoły. Wyższe, dobra, wyższe, bo już się wystraszyłam. O Jezus, z tymi maluchami trzeba się ugarniać. I widzicie, jak to jest, jak się ma taką rodzinę. Trzeba wszystkich ugarniać. Co tam chowasz? Tutaj zostawiasz lekcję? Nie, kochanie. Nie, mój drogi, nie. Tu jest jedno biurko, ale zajęte przez komputer. Tutaj jest wolne. Chodź do kibelka. I weź się chwilę prześpi. Zaczekaj. Sprzedaj. A potem sam możesz iść do dziecka. Co ty się tak długo uczysz? Ty się uczysz techniki, nie? Dobra, ucz się, będziesz mądry. Daj dobry przykład dzieciom. No, pięknie odebrają lekcje, pięknie. Cypek, już odrobiłeś? No dobra. To... Idź sobie na telewizor, bo zaraz Natasza poda obiad. A drugie śniadanie. To poczekamy chwilę. Kto tam się zbagował? Cyprian się zbagował. I Laura się zbagowała. Gdzie wy się tam bagujecie? Gdzieś przy tych schodach. No trudno. O, Adrian odrobił lekcję. Rzucać piłką idziecie w ten deszcz? No dobra. Berenika odrobiła lekcję. Aha, bo ja ci kazałam spać, okej. Ty się dobrze bawisz. Cieszy mnie to niezmiernie, mój synu.
Ale skorzystaj sobie i weź prysznic. Czemu oni nie mogą odkładać tych lekcji na biurka? Dlaczego? Dlaczego? Stworzyłam im nawet takie miejsce specjalnie, a oni muszą to rzucać na podłogę. Natasza, stanęłaś jak bryta. Podaj obiad. Zrób spaghetti. Czy Wolfgang może podejść? Nie. Cyprian, oglądaj telewizję, bo się... O, ludzie! Tobie też już starczy. Weź prysznic szybko. Nie stójcie w przejściu! Muszę im poszerzyć ten przedpokój. Weź odłóż tą książkę. Przyłącz się do brata. Czemu oni się bawią mi na tych schodach? Nie wiem. A, ja jemu kazałam, dobra. Chodź oglądać. O mój Boże, nie przyszły rachunki? Myślałam, że w poniedziałek przychodzą. O, nareszcie Nataszka podaje kolację. Kolację, obiad. Po kolei ty tutaj. Ty nie jesteś taki głodny. Czuję się... O, czas skończył. Co one się tak resetują? Kurczę. Tutaj, w tym miejscu się strasznie bagują te simy. Franek jutro ma urodziny, Daniel ma urodziny jutro o 18 i Adrian ma urodziny. Widzicie, w tym miejscu się blokują. I wyskakuje mi właśnie to resetowanie. Sorry, Laura. Wybacz. Wybacz. Idź sobie. Jeszcze raz. Idziesz jeść? Super. Ty jesteś jeszcze głodny. Chyba dzieciaki nie odrobiły reakcji. Mówię wam, że po prostu ogarnąć ich. Ciężka sprawa. O, mały. Jest spokojny. Żwawe rozmowy trwają. Ten w tej różowej piżamce. A zresztą już jadła, widzę. Ej, komfortu brakuje. Co ty byś chciała? Makaron z serem? Mam zachciewajki. Co ty? Zmieniać pieluchy. Wolfgang, masz tyle dzieci. W ogóle to idź spać. Co ty robisz? Za czytanie się wziąłeś? Naprawdę to doceniam, mój drogi, ale weź się ogarnij. Bo zaraz będzie łazienka pewnie zajęta. Zjedz obiad, który mamusia podała. Okej. Berenika, tu sobie siedzisz? Tak jest. Tu sobie skorzystasz. I jeszcze pooglądasz trochę telewizję dla rozrywki. A ty też mógłbyś oglądać. Ty w sumie poszedłeś spać i już się wyspałeś, ale to nic. Wstaniesz, bo nie odrobiłeś lekcji. O. Tak właśnie będzie. Odrabiaj lekcję. Ty jesteś padnięty, dziecko, drogie moje. Więc chodź spać. Tak właśnie będzie. A ty oczywiście karmisz małego, bo on jest wiecznie niby głodny według was wszystkich. A potem będzie grubym dzieciaczkiem. Natasza w ogóle się nie najadła. A ty jedz to szybko, bo znowu się zepsuje, zanim zjecie. Ja nie wiem, co te simy. Czyli jutro mamy urodziny w sumie Franka i... I... Daniela. No, czyli jutro mamy kombo urodzinowe. Oraz wyprowadzamy Adriana, znaczy Adrian wyjeżdża na studia. Czyli będziemy mogli adoptować jeszcze jedno dziecko. Szaleństwo, szaleństwo. Ja cały czas liczę na jakąś dziewczynkę, bo... Już mam dość chłopców. Czekaj, ja jej sama każę spać, bo potem mi się odklika.
I oni wstają mi za wcześnie. Super, Adrian. Potem idź spać. Renika. Też do spania. No i biedny Cyprian nie ma pokoju, ale spokojnie, jutro Adrian wyjeżdża, więc Cypek będzie mógł przejąć jego pokój. Tak, a jak skończysz, to weź sobie postarcz na skakance. Przekazy ci się coś pospełnia. A ty, kochany, ty śpisz. No dobra. To już ci odpuszczę te lekcje na razie. Kto jeszcze nie jest w łóżku? Czego wy nie rozumiecie? Czego wy nie rozumiecie? Dobranoc. Okej. Okay. Wszyscy śpią, oprócz Daniela. Ale myślę, że pozwolimy mu na to małe szaleństwo. Bo jeszcze mu się spać nie chce, więc niech sobie skacze na skakance. A my się słyszymy w kolejnym odcinku, gdzie będą już urodzinki Daniela, Franka i wyprowadzamy Adriana na studia, tak. Tak właśnie będzie. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!